Dzień dobry, witajcie. 5 stycznia 2023 rok. W tym tygodniu pracujemy z kartami Twoje światło. Co karty Twoje światło? Na co? Powiedzcie karty, na co dzisiaj zwrócić uwagę? Co dostrzec w sobie? Gdzie skierować swoją uwagę? Odpowiedzcie, pomóżcie. I moi drodzy, mamy kartę. Bądź uziemione. Bądź uziemione. Ludzie empatyczni, bardzo wrażliwi, połączeni z naturą. Bądź uziemione. Co to znaczy? Bądź uziemione. Uziemienie jest bardzo ważne. Uziemienie jest bardzo ważne, bo uziemienie pomaga nam normalnie żyć na tej ziemi. Bądź uziemiony. Bądź uziemiony. Bądź uziemiony. Bądź uziemiony. Jesteś wzywany do uziemienia się, abyś mógł upewnić się, że Twoje pole świetlne jest przejrzyste, a Twoja wewnętrzna studnia jest wypełniona. Kiedy nie jesteś uziemiony, łatwo dać się porwać energii innych ludzi i pomylić ją z własną. Twoje granice staną się niewyraźne, kiedy zaczniesz absorbować energię ludzi z otoczenia i będziesz miał trudności, żeby odróżnić, co jest ich sprawami, a co twoimi. Jeżeli wybrałeś tę kartę, to bardzo prawdopodobnie jesteś człowiekiem empatycznym lub wysoko wrażliwym. Potrzebujesz czasu w samotności, aby zrównoważyć swoją energię i się uziemnić. Istnieją dwa typy ludzi, którzy czerpią swoją energię od innych i ci, którzy czerpią ją z własnego wnętrza. Zastanów się nad tym, do którego z tych typów należysz i wygospodaruj codziennie czas na wypełnienie swojej studni. Bycie wrażliwym jest supermocą, ale podobnie jak w przypadku innych mocy, musi ona być pielęgnowana, aby można było z niej korzystać. Łatwo dać się porwać energią w wysokiej częstotliwości, które krążą po świecie. Najszybszym i najskuteczniejszym sposobem na oczyszczenie swojego pola jest uziemienie się i połączenie się z Matką Ziemią. Jest wiele sposobów na uziemienie się, a jednym z najskuteczniejszych jest łączenie się z mocą Matki Ziemi. Spędź czas na łonie natury, połóż ręce na drzewie. Twoje dłonie są przedłużeniem czakry serca lub spaceruj boso po ziemi. Zrób coś, aby się uziemić i połączyć z ziemią. Kochani, to uziemienie jest bardzo ważne. Ludzie, którzy rozwijają się duchowo, którzy doświadczają wysokich wibracji, którzy żyją w wysokich wibracjach, często mają problemy z ciałem i odczuwają bóle mięśni, bóle kości, bóle w stawach, a to jest to, że nie są uziemieni albo są czasami kompletnie oderwani od rzeczywistości. To też jest to, że ci ludzie nie są uziemieni. Trzeba się uziemiać, trzeba czerpać energię. W naszym organizmie musi być ta równowaga, ten yin yang, energia duchowości, czyli ta energia z góry, energia z ziemi, energia męska, żeńska. W każdym powinno być porówno. Przyjrzyjcie się sobie, przyjrzyjcie się, czy potrzebujecie uziemienia. Poniżej w opisie karty wstawię również link do medytacji uziemiającej, przepięknej medytacji uziemiającej, która bardzo mocno uziemia. Możecie sobie ją robić tyle razy, ile potrzebujecie. Uziemienie, jeżeli jest robione z serca, z potrzeby serca, z potrzeby ducha, ono nigdy nie zaszkodzi. Tu nie przedawkujemy. Życzę Wam cudownego dnia i do jutra.